Rejestracja numerów to taki duży proces, który zaczął się w lipcu tego roku, więc jesteśmy już trochę po półmetku tego. Nie ujawniamy dokładnych liczb, ale myślę, że na rynku ogólnie trochę ponad połowa wszystkich klientów ofert na kartę zarejestrowała swoje numery, a mają na to czas do 1 lutego przyszłego roku. To jest związane z ustawą antyterrorystyczną, która została wprowadzona, więc operatorzy są tutaj takim kanałem, którym trzeba ten obowiązek dopełnić. Można się zarejestrować i w punktach sprzedaży, ale również w innych placówkach, w kioskach ruchu, na poczcie, w InMedio, także tych miejsc, gdzie można się zarejestrować jest sporo, a warto to zrobić, dlatego bo Play, ale również inni operatorzy przyznają z tego tytułu bonusy dla klientów, a po drugie trzeba to zrobić, bo inaczej może nas czekać niemiła niespodzianka 1 lutego. To, co się wydarzy 1 lutego, to te telefony, które nie będą jeszcze zarejestrowane, zostaną odcięte od usług. To nie oznacza, że ten numer zostanie skasowany przez operatora, ale po prostu nie będzie można z niego skorzystać do momentu rejestracji. Zachęcam wszystkich, żeby zrobili to teraz, może jeszcze przed świętami. Będzie prezent od operatora, będzie prezent od Play, może na przykład dla kogoś bliskiego ten numer można zarejestrować i nie czekać do 1 lutego, no bo wtedy mogą być kolejki, mogą być nerwy, może być problem, że budzę się rano, a telefon mi nie działa.